Can I be your superhero? Superhero. Now to do this now. Siema, jesteśmy w miejscowości Tucze, koło to jest jezioro Woźwin, z tego co pamiętam. No, jest godzina 11, czwartek, będziemy dzisiaj tutaj ryć. Nastawiam się na nurkowanie, zobaczymy jak będzie dno wyglądało, jak nie to szybko wrócę i przerzucimy się na sito, także widzimy się w wodzie, na razie. Thank you.
Jakie ładne! Z sitem będę teraz brodził głęboko wody. Już sprawdziliśmy, wpadły 2 srebrne pierścionki, kilka złotych, zresztą zobaczycie to na podsumowaniu. Teraz będziemy chodzić troszeczkę płytej. Dobra, do pierwszego lepszego dołka. Mamy pierwsze 10 groszy z sita, na razie same śmieci. Ho, patrzcie Państwo. O kurde, miedziane. No ale trzeci ring dzisiaj. O, ciężki. Miedziany, ładny pierścionek. Super. Nowy w sicie. 20 groszy. Ładnie biło. Szukam, a tu patrzcie. Łańcuszek. Drobniutki łańcuszek. O, ale są punce 9,25. Elegancko. Kolejne sreberko z dzisiaj. Super.
5 groszy. Patrzcie, mamy serduszko, sreberko, bo już widzę, bardzo ładne, malutkie, drobniutkie, dmuchane serduszko. Szukamy teraz łańcuszka, bo widzę, że jest zerwane. Punce są oczywiście. 20 groszy kolejne. Siema, jesteśmy już na podsumowaniu. Chodziłem gdzieś mniej więcej 2,5 godziny w jeziorze, nurkowaliśmy i tak dalej. Słuchajcie, no dosyć sporo śmieci, ale nie tyle na ile na poprzednim kąpielisku. Jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam do poprzedniego filmu. Słuchajcie, no parę złotych padło. Mamy tutaj gdzieś około może 8 zł, może nawet nie. No i tak, wpadły nam 3 sreberka. 3. Jeszcze miałem serduszko, tylko nie mogę go namierzyć. Gdzieś ja je miałem. Chciałbym zobaczyć, czy gdzieś tutaj nie leży. Nie. Zaraz zobaczymy. O, jest. Patrzcie. Jest 3-4 sreberka. Mamy 3 pierścionki. Ten, który wpiadł nam pierwszy. Drugi. Bardzo ładne oczka ma. Naprawdę bardzo ładny jest. Wpadło nam takie serduszko srebrne. Niestety łańcuszka nie było. Wpadł nam taki miedziany pierścionek. No i taka delikatny łańcuszek. No, także nie ma złota, ale jest fajnie. Słuchajcie, no. A jeszcze wpadł nam kieł dzika. Także taka ciekawostka pod wodą. No, także tak wygląda to jeziorko. Słuchajcie, no. Ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i oglądania mnie. No i co? No, widzimy się na następnym kąpielisku. Będę szukał kąpieliska. Te kąpielisko podał mi znajomy. Także szukamy dalej. Na razie. Słuchajcie. Przejeżdżam w tych tuczu i zobaczcie, jakie ładne ruiny jakiegoś zamku, dworku, nie wiem co to jest. Pewnie saper by miał tutaj naprawdę duże wzięcie, jeśli chodzi o poszukiwania. Słuchajcie, nie wiem, to jest napisane, że to jest teren grozi zawaleniem. Zakaz, wstęp zbroniony, ale zobaczcie, jest otwarte, a ja sobie wejdę tylko tak po cichu, żeby mnie nikt, kurde, nie zauważył. Zobaczcie, patrzcie, jakie piękne ruiny jakiegoś zamku. Nie ma tu żadnych informacji, co to jest konkretnie, ale to musiało być kiedyś piękne. No kurde, masakra. Zobaczcie, to coś cudownego jest. Tu wieże jakieś, cegła mieszana z kamieniem. Zobaczcie, tam nawet jeszcze są jakieś belki topowe czy coś takiego. Grozi zawalenie, mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie złapie. Chciałem Wam to pokazać, bo jechałem w tą stronę i widziałem. Zobaczcie, co tu było. Brakuje, w ogóle nie ma żadnej informacji na temat tego, co tu się działo. Te belki tam u góry wyglądają na jakieś świeże, ale żeby się to nie zawaliło. Chyba po to to było. Dobra, nie wiem, tutaj jeszcze coś. Taki mały urbex Wam zrobię z objazdu. Fajne te ruiny są. Tutaj już nic nie ma. Nie wiem, nie mam pojęcia nawet, co to jest. To jest jakieś 20 km od Nowogardu. Także daleko nie jest. Okej. Ja auto postawiłem gdzieś tam na poboczu. Będziemy zmykać. Fajnie, bo to jest na górce. Wszędzie jest dół. Bardzo fajne ruiny. Dobra. Kończę.